Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały w sprawie prób zewnętrznych ingerencji w demokratyczny proces wyborczy. To odpowiedź na skandaliczne słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej. Niemiecki polityk Manfred Weber mówił m.in. o zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości. Po sygnale danym przez prezydenta kampania wyborcza nabiera rumieńców. Z samego rana, ale bez blasku fleszy, Prawo i Sprawiedliwość zawiadomiło Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Komitet wyborczy został dzisiaj zgłoszony. Czekamy na dokument rejestracyjny z PKW. Poinformował poseł Radosław Fogiel. Po wielu perypetiach Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zarejestrowały koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga. To jest ta siła, to jest to ugrupowanie, ten sojusz partii politycznych, który odegra niezwykle istotną rolę i w tych wyborach, i po wyborach. Po kruchym sojuszu z Porozumieniem i próbami dogadania się z PSL-em, które skutecznie zablokowała Polska 2050, Agrounia Michała Kołodziejczaka podjęła decyzję o starcie w wyborach. Na listy zaprosiła działaczy samoobrony. Dzisiaj składamy dokumenty. Idziemy do tych wyborów. Komitety zarejestrowały też pozostałe główne partie opozycyjne: Konfederacja, Lewica i Koalicja Obywatelska. Na listach ostatniej nie znajdzie się miejsce dla mecenasa Romana Giertycha. Były wicepremier liczył na start w wyborach do Senatu w ramach Paktu Senackiego w Warszawie z poparciem całej liberalno-lewicowej opozycji. Ta jednak wystawi w stolicy poseł Lewicy Magdalenę Biejat. W nocy Roman Giertych ogłosił, że rezygnuje z walki o mandat, po czym kilkanaście godzin później zmienił zdanie. Skoro Lewica zapowiadała wystawienie mi kandydata gdziekolwiek bym się nie wystawił, to przyznacie Państwo, że chyba wygodniej dla wszystkich byłoby, aby nie musieli mnie szukać. Podejmę decyzję najpóźniej w środę w przyszłym tygodniu. Prosta sprawa. Nikt nie zgłosił mecenasa Giertycha. Mecenas Giertych nie jest rozpatrywany jako kandydat Paktu Senackiego. Komentuje Dariusz Standerski z Lewicy. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce przyjęcia uchwały przez Sejm krytykującej wszelkie próby zagranicznej ingerencji w wybory w Polsce. To odpowiedź na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, do której należy PO i PSL. Niemiecki polityk stwierdził, że polski rząd łamie przepisy państwa prawa i musi zostać pozbawiony władzy, a Prawo i Sprawiedliwość jest głównym przeciwnikiem EPP. Uważamy, że sprawa jest na tyle poważna, że polski parlament powinien zająć stanowisko, powinien bardzo ostro potępić wszelkie tego typu próby. Liberalno-lewicowa opozycja bagatelizuje sprawę i przekonuje, że uchwała to temat zastępczy. O losach tej kampanii zadecyduje kondycja portfela każdego Polaka. Próba podejmowania uchwał, polemiki z panem Weberem, kogo to interesuje? Ja się zastanawiam, czy w tej uchwale, którą proponuje PiS, będzie coś wspomniane o pani premier Meloni, która próbowała sugerować, jak Polacy powinni głosować w najbliższych wyborach. Jednak czym innym jest wspieranie swoich sojuszników na arenie europejskiej, a czym innym jest wskazywanie konkretnych partii do neutralizacji, odpowiada minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ja bym sobie życzył tego, aby kraje sąsiadujące z Polską, czy jakiekolwiek inne, pozwoliły Polakom wybrać swoje władze w procesie demokratycznym, a nie próbowały Polakom narzucać czy sugerować, kogo Polacy mają wybierać. Sejm zadecyduje, czy przyjąć uchwałę na najbliższym posiedzeniu w